Mamy Mikołajki, 6 grudnia, śniegu nie brakuje, a za mną to, co tak bardzo kochamy, czyli narty biegowe. Ja jestem w Centrum Narciarstwa Biegowego Gorce Klikuszowa i zapraszam Was na krótki raport, takie wideo z właśnie rozpoczęcia sezonu w CNB Klikuszowa. Sezon ruszył co prawda nie dzisiaj, tylko już 2 czy 3 dni temu, aczkolwiek myślę, że nie przesadzam mówiąc z tym otwarciem sezonu. Także zapraszam Was na film. Za mną armatki i kopce śniegu. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, o czym ja od dłuższego czasu mówię, czyli CNB Klikuszowa to lider we wdrażaniu nowoczesnych technologii w obszarze narciarstwa biegowego. Jest to jedno z nielicznych, i to dodajmy, trochę smutne, że jednym z nielicznych miejsc w Polsce, gdzie trasy biegowe są sztucznie dośnieżane za pomocą właśnie armatek czy lanc. Oczywiście, tak jak mówiłem, lider to lider. CNB Klikuszowa nie ukrywa, że rozważa w przyszłości zakup fabryki śniegu lub rozpoczęcie tak zwanej procedury snow farmingu, czyli magazynowania śniegu, o czym mówiłem w moim filmie z Lewi, do którego link zamieszczam gdzieś tutaj u góry ekranu. Projektów jest wiele, myśli wiele, ale o tym dalej, bo jest jeszcze jeden projekt, który w najbliższym czasie może się ziścić, a o którym warto powiedzieć. Tymczasem zapraszam Was do obejrzenia trasy. Jak to tutaj wygląda? Trasa nie jest długa, ona ma, strzelam, około 600 metrów. Przygotowany jest na ten moment stadion oraz podjazd pod mostek. Za mną Centrum Narciarstwa Biegowego Gorcy Klikuszowa w pełnej krasie. Za mną stadion, tutaj mostek, tam jeszcze kilka fajnych zjazdów. Naprawdę jest to teren zróżnicowany, trasy dla każdego. I dla początkujących, którzy mogą stawiać swoje pierwsze kroki pod okiem instruktora na stadionie. Dla tych, co już trochę pojeździli, to tutaj dalej też jest po czym jeździć. O, dla tych najbardziej wytrawnych to myślę, że bardziej tam, pod turbacz, ale tak na rozgrzewkę przed sezonem jest to naprawdę miejsce idealne. Tak jak już mówiłem, są tu instruktorowie, jest tu wypożyczalnia. Jak już mówimy o zapleczu, to zapraszam Was do głównego budynku CNB Klikuszowa. Centrum Klikuszowa
Jeżeli macie większy bagaż, nie musicie się martwić. Tutaj są szafki, ich koszt to jest 5 zł za 2 godziny. Oczywiście oprócz tutaj szafek, obok mamy też toalety. Nie można nie wspomnieć także o tym, że CNB Klikuszowa planuje rozwój. A przecież Gorce to prawdziwa mekka narciarstwa biegowego. O czym świadczą, tam widać Gorce w kierunku Turbacza, Dolina Obidowej, czyli szlak narciarski na Turbacz. Jest taka wizja, co prawda dość dalekosiężna na razie, żeby połączyć Klikuszową właśnie z tymi trasami na Turbacz. O, jeszcze w bardziej dalekich planach mowa jest o połączeniu z Rabką Zdrój, ale tutaj też bardzo ważna jest wola oczywiście włodarzy miejscowości, gmin, tudzież powiatów. Było o kilometrach, było o tutejszych trasach, no to o warunkach grudniowych też kilka słów, a warunki są piękne. Śnieżono tutaj przez ostatnie kilka dni, dopadało śniegu, naprawdę ten grudzień tegoroczny jest bardzo obfity w opady śniegu, dlatego CNB Klikuszowa rozpoczęła swój sezon, no już tradycyjnie szybko, można to powiedzieć. Oczywiście, co trzeba wspomnieć, tutejsze trasy są płatne, można powiedzieć, i bardzo dobrze, bo ich utrzymanie jest naprawdę na poziomie takim, można powiedzieć, perfekcyjnym. Za 2 godziny jazdy zapłacimy 25 zł, zapłaci osoba dorosła, dzieci oraz studenci, co ważne, studenci do 26 roku życia zapłacą złotych 15. Tak jak już mówiłem, szafki tutaj są płatne, jest to 5 zł. Funkcjonuje także wypożyczalnia z bardzo dobrym sprzętem, którym naprawdę, jak ktoś nie ma własnego sprzętu, warto odwiedzić. Słuchajcie, wiele można wyrazić słowami, ale to, co się za mną pojawiło, a tak niespodziewanie się pojawiło, jest po prostu czymś nie na moją głowę. Widok Tatr, powiem wam, powalający. I to drugi raz, bo jak byłem tutaj 2 lata temu z kamerą właśnie w styczniu, to była piękna pogoda, zresztą sami spójrzcie.